Hej, hej, w końcu się udało. Tyle, że z tego co widzę, jesteśmy za nisko. Więc mam nadzieję, że to się uda teraz, bo najlepsze jest to, że powtarzam to dopiero drugi raz, więc. Witajcie w czwartym odcinku Little Nightmares. Gra jest cudna, podoba mi się bardzo. Tutaj mamy wyłącznik. Tylko, czy ja po tym wejdę? Wszędzie te papierochy, nie? O co tu chodzi z tymi papierosami? Oho. Ach, mogę to wysuwać. Świetnie. Nie zasuwaj. Aha, z tą nie da rady. To teraz tak, pewnie będziemy musieli wysunąć tutaj tę. Więcej się nie da. Nie da się więcej. Musimy sobie zrobić taką ala drabinkę. Ta też nie. Pewnie ta druga jest do wyciągnięcia. Tylko w jaki sposób ja mam ją wyciągnąć? Aha, nie da rady. No proszę, to tylko tak. I teraz skok i łapiemy się, rozumiem. Chyba z rozbiegu. Nie złapało. No cóż, jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie jest na czas tym razem. To chyba będziemy musieli zepchnąć na dół. No w końcu. Dobrze, ja tu klatkę rzuciłam. Nie mogę tego krasnala uratować. Zaraz to sprawdzimy. Ja mam wrażenie, że te krasnale to są te dzieci po jakichś ciężkich przejściach. Nie chcę. Oho, tylko co tutaj się podniesie? Stryczek. I co teraz? Biedny przyjacielu. Udało się. Ciekawe, gdzie uciekł. Tutaj. No dobrze, to teraz co musimy zrobić? Oto jest pytanie. Czy mamy doskoczyć do tego stryczka? Ale co nam to da? Nie bardzo widzę.
Więc będziemy musieli wykonać skok na tą linkę, po której mam nadzieję zjedziemy w dół. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie zginę, no ale to się zaraz ukaże. Okej. Okay. Jednak ginie. To co ja mam tam zrobić? Mamy teraz zagadkę. Okay. Nie, to jest niemożliwe. Zapaliłam tam lampkę. Nie możemy zaczynać znów tego samego miejsca. O, no dobra. No dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, od którego zaczynamy. Tyle tylko, że teraz nie ma tutaj tej szubienicy. Czemu jest tak ciemno? O nie, pijawki! Gdzie mam teraz iść? Chyba coś poszło nie tak. Okej, to nie działa. Faktycznie, przecież to były te kraty. Znów oko. Ja już widzę, co mamy zrobić. Z tym wózkiem będziemy musieli uciekać na prawą stronę. Teraz powinnam to zrobić. Ale ja się boję. Wszędzie dzieciaki. Okej, jest dobrze. Udało się za pierwszym razem. Cudnie. Tak, myślałam, że będzie coś na rzeczy. O, no nie. Skacz! Blisko było. Ale tak patrzyłam na ten most, że on jest... Że on jest podzielony na dwa. Oj, nie podoba mi się to. No są te maluchy. Uciekają. Ale ja sobie zbadam. Tu jeszcze może akurat będzie... Wydaje mi się, że już jakiś sekret pominęłam. Że pewnie było gdzieś jakieś ukryte przejście. I można było znaleźć tę figurkę. Tej pani z koszmarów. I odblokowaliśmy osiągnięcie więzienie. Ej, cudny ekran wczytywania. Już pomyślałam, że coś się stało. Coś się złego dzieje z grą. My byliśmy w więzieniu. To by tłumaczyło to osiągnięcie. Tylko czemu w więzieniu były dzieci przetrzymywane?
Możemy wejść tutaj. Nie chcę, boję się, że zamkną się drzwi za mną. Jak muzyka się zmieniła. Zobaczymy, co jest na górze. Sterta śmieci. Jezu, jakie to jest ogromne. I gdzie to prowadzi? Pokój. To jest pokój tego mężczyzny chyba właśnie, który te dzieci zbiera. Taka ta gra jest piękna, po prostu oprawa audiowizualna jest przecudna. Teraz nie wiem, co mam zrobić. No tak. Pozostawiłam te drzwi na dole. Nie weszłam tam zobaczyć. Choć wydaje mi się, że prawdopodobnie, żeby przejść tam, będę potrzebowała czegoś z tego pokoju. Niemniej jednak się upewnimy. Wiemy, co tu nas czeka. To są dwa te skrzaty, więc... Tak. O, możemy na przykład zejść na skróty. Gdybyśmy się zastanawiali, czy można się zabić, to można. Bo jestem w tym pokoju już. No nie, nie wierzę. No to teraz nie mam wyboru. Weszłam do tego pokoju i koniec. Podejrzewam, że on tu przyjdzie. Mamy dźwignię, ukryte drzwi. Okej, okay. Nie dosięgniemy do tej dźwigni na pewno i prawdopodobnie potrzebna jest nam ta walizka. Idzie? Czy mi się wydaje? To jest do łóżka rozkładanego. Ale co za łóżko z pasami, jak... Aha, dobra, wchodzimy. Pytanie, gdzie? Zobaczcie, on nie ma oczu. Możemy wejść tu na szafkę i zeskoczyć. Okej. Mamy ją! Super. Dobrze, tylko co dalej? Oj. Klucz. Okej, mamy klucz. Klucz jest na stole. A klucz będzie do czego? O, proszę, ukryty pokój. Czekajcie, bo sygnał mi znikł. Okej, mam już to. Dobra, może najpierw się rozejrzymy, bo ja nie wiem, co tu jest.
Coś tu było? Nie. Nie mogę tutaj wejść. A, okej. Ale teraz nie wiem, co było na dole. Nie poszłam na dół. Jest małpka. Spróbujmy wydostać się jeszcze z tego pokoju. Czy ja bym w ogóle mogła stąd wyjść jeszcze? Bo mnie ciekawi strasznie, co tam jest na dole. Ja to zostawiłam. Może drzwi po prostu z tej strony się otworzą. Nie. Nie. Nie mówcie, że już nie wrócę. No nie. Czy one w tej walizce są w środku? Nie wyjdę stąd już. Nie ma szans. On jest taki niski, prawda? On jakby... On w ogóle jakby nóg nie miał. A pokój ma taki wysoki. Nie rozumiem. Tu nie ma klamki w ogóle. Trudno. On narobi hałasu. Ta małpa narobi hałasu. Czy ja mam tą małpą? Nie. Już wolę tym rzucać. Tym nie dorzucę. Niedobrze. Niedobrze. Co tu jest? Nie wejdzie. Muszę zabrać tą małpę i ponownie nią rzucić. Tylko tym razem z tej strony. Trochę za daleko. Cicho! Zjechaliśmy na dół. Ciekawe, czy nie do tego pomieszczenia. Nie, jedziemy... Wow, jedziemy o wiele pięter niżej. Niedobrze. Weźmy tę małpę na wszelki wypadek. Raczej nam się nie przyda. Znowu jest głodna? Czy ona znowu jest głodna? Jest głodna czy choruje?
również głodna. Już myślałam, że krwawi. Jest kawałek mięsa. Kawałek mięsa. Wiecie co? Mi się wydaje, że to mięso jest ludzkie. No nie. Możliwe, że to jest nawet ta klatka, którą sobie sama rzuciłam. Gdzie on ciągnie tą klatkę? O nie! Ekstra! Szybko, 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 szybko! Musimy cię uratować? Nie możemy. Ale dobra, wiem co mam zrobić. Szybko, szybko, szybko! Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czy to jest też dziecko? Nie widzę, co to są za postaci? W każdym razie nie wygląda to zbyt dobrze. Sprawdźmy, czy ustawiłam szybko, dziewczyno. I pewnie będzie na czas. Na bank. Nie! Oh. Czekajcie, spróbujmy to troszeczkę bliżej. Już nie wiem, czy to coś da. Boże, te biedne dzieci, nie chcę, nie chcę. No to jest dziecko chyba to pod nami. Ach, wycnęłam, niedobrze. Ale prawie się udało. Chyba tak szybko nie przyjdzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, 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 za mocno. Okej? Ach. Jeszcze raz, jeszcze raz. A mamy się huśtać, dobrze. O to. Jest najmocniej, jak tylko się da. Nie ma co się tak cieszyć, bo on tędy szedł. Więc prędzej czy później to na niego trafimy. Więc jak my mamy? Jak my mamy wyjść stąd? Ha! Nic tu nie ma. Chyba, że wyjdziemy potem. A no właśnie, do góry, bo coś tutaj widziałam. No właśnie, jest. Musimy uciekać, bo nas zjedą. To jest gilotyna. Nie wierzę. Co to jest za miejsce? Oho. Ja kogoś słyszę? Czy mi się wydaje? On tam jest! Jak nas zauważy, to koniec.
Pomyślałabym, że mam doskoczyć tutaj, ale tam jest... Dokładnie, tam coś stoi. Na pewno muszę to wyłączyć. Na pewno muszę się skra... Co? No nie... Piki! Złapał mnie. Zobaczcie, jak on wygląda. Okropny typ. Słyszy nas. On nas słyszy. Teraz jest zajęty. Tam jest dziura. Okej, nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Jednak mnie widzi. Skubany, on ich je. W ogóle bandażuje. Jak kiełbaski przyrządza. Nie wiem, co on z nimi robi, ale zobaczcie, ile bandaży. Dobra, ja proponuję do tego momentu się skradać. A teraz z całej siły biec do tej dziury, co jest naprzeciwko. No nie, i siadł mi monitor. No właśnie, i to się odbiło na tym. Nic, to jest do przejścia, to jest proste. Po prostu przy tej grze czasami wyłącza mi się monitor, nie wiem z jakiej przyczyny. Znaczy gramy w 4K, może ta gra jakoś nie za bardzo toleruje tę rozdziałkę. Biegnij szybko. Ślizg. Co? On tu idzie. A może i nie. Zobaczcie, tu są ubrania, ale tu już są ludzkie ubrania. Duże ubrania. Tu był przycisk. Tutaj też coś mamy. Tu możemy wejść. Tu też. Na pewno możemy tu wejść. Nie możemy? Dlaczego? Boże, tam są buty. Męskie buty. Wszędzie męskie buty. O, jest. Jest korbka. I znowu będziemy kręcić. Nie podoba mi się, to wygląda jak syp do jakiejś niszczarki, bo mamy tutaj... Dokładnie, znacie to? Mamy demo, które było dostępne. Tu nie będzie fajne miejsce. To będzie chyba fragment demo, które mieliśmy przyjemność rozegrać. Nie idziesz? Nie chcesz iść. Też bym tam nie chciała iść. Wiem, co tam będzie. No właśnie. Tak kończyło się demo z Little Nightmares. Każda z opcji, którą wybraliśmy, prowadziła do naszego zgonu, do naszej śmierci. Natomiast tutaj na pewno któraś będzie dobra. Mamy tu wiaderko, mamy krzesło. Teczkę. To znaczy walizkę. Podejrzewam, że tak, skoczę na walizkę, bo to jest jedyne bezpieczne miejsce. Boże, tam coś leży.
Czy to też tak buty się ułożyły? Potem na krzesło, ale co dalej? Tutaj coś wystaje ze ściany. Tam jest jeszcze walizka. Najpierw spróbujemy do walizki. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku, na który Was oczywiście serdecznie zapraszam. I nasza koleżanka Six. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa.